Dzień dobry, moi wszyscy widzowie. Jakbyście chcieli się zapytać, dlaczego jest taki poważny po prostu klimat tego odcinka, no to z powodu tego, że będziemy grali czołgiem totalnie słabym, totalnym gruzem. Nie będzie absolutnie żadnej frajdy, ewentualnie będzie to tylko dla was frajda, dla mnie to będzie totalny koszmar, dla mnie to będzie, nie wiem, drama totalny dla mnie. Bym powiedział nawet, że to będzie gorszy niż gra T2. A jaki jest to czoł? No tak jak pewnie dobrze widzicie, będzie to japoński met 8 tieru STA1. No i teraz się zastanawiacie, dlaczego hejtuję ten czołg, dlaczego ten czołg jest dla mnie taki słaby. No to ja ten cały czołg przedstawię wam później, za chwilę. Nawet nie będę specjalnie mówił o nim w bitwie, żeby mieć czas na opowiedzenie, bo pewnie w bitwach zginę w 2 minuty, maksymalnie przeżyję i tyle. Więc tak was informuję, że będzie omawianie tak jak kiedyś, czyli nie wiem, omówię w garażu najpierw parametry, potem nie wiem, zrobię sobie jedną bitwę, żeby oszczędzić nawet te swoje cierpienia. No i oczywiście wstawię jeszcze screeny z bitew, które próbowałem tym zrobić, o ile mi nie będą wychodziły, co zapewne jest bardzo prawdopodobne. No i to jest wszystko. Jeszcze chciałem was zachęcić do zostawienia suba na kanale oraz kliknięcia w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Na pewno się pojawią, chyba że umrę psychicznie w tym filmie. Napiszcie komentarz, ocencie pojazd, ocencie film. No, ten film będzie dość inny, będzie inny niż pozostałe, więc nie czepiajcie się, że stary format, to znaczy format, który teraz robię, jest lepszy. No i też zapraszam was na Discorda, link w opisie filmu, a my lecimy z omówieniem. No i tak jak mówiłem, żeby ograniczyć moje załamanie nerwowe, no to pomyślałem, że zrobię jedną bitwę. Ale żeby w rekompensacie, żeby ten film był trochę dłuższy, no to powiem po prostu parametry w garażu, więc jak to wygląda w tym pojeździe? Zacznijmy od samej góry, czyli od pancerza. Więc jeżeli chodzi o pancerz, no to czołg ok, ma 1450 HP, no to powiedzmy, że jest w miarę ok wynik na 8 tier premkę. Z tym, że mamy brak pancerza, po prostu ten czołg nie ma absolutnie pancerza. Na wieży mamy 90 mm od frontu, co i tak jest tylko co najwyżej na jarzmi działa, a tak to wszędzie będzie wpuszczało bez problemu. Dodatkowo mamy garnek, który no wpuszcza niemal, który wpuszcza wszystko. Kadłub ma 45 mm, czyli totalna tragedia, wszystko wpuszcza. Boki 35 mm na kadłubie, z tyłu 25, czyli no, hajeczki na spokojnie będą to wpuszczały. Myślę, że nawet od frontu będzie to wpuszczało hajeki, więc no, to jest po prostu dramat. Jak można było zrobić parametry takiego czołgu, który nie ma absolutnie pancerza? No wiadomo, jest met, może mieć sobie pancerz, no to okej. Okay. Szans na pożar 12%, raczej mi się nie zdarzyło ani razu o tym zapalić. Zasięg widzenia wygląda ok. Kamo powiedzmy znośne, nie jest jakoś tam źle, szczególnie że ten czołg, no powiedzmy, jest dość sporawy, więc dość sporawy i długi, więc kamuflaż jak na takie rozmiary nie jest jakiś tam mega tragiczny. Więc tak. Powiecie, ok, czołg nie ma pancerza, więc na pewno musi być jakiś mega mobilny, nie wiem, jechać 60 na godzinę. Guzik, prawda, czołg jedzie maksymalnie 50 na godzinę. Niestety mocna tona nie pozwala nam rozwinąć tej prędkości. Nasza mocna tona wynosi 17,5 konia na tonę, więc no nie jest to na pewno mega tragiczny wynik, ale no co najwyżej pod górkę będziecie jechali 50. Tak na prostej, no to nie, będzie 30 parę. Obrót ujdzie szczerze, no 60 stopni obrotu, no to wartością złą nie jest, ale no nie wiem czemu dali 50 km na godzinę maksymalne, no to po prostu nie chce mi się wiedzieć. To jest dla mnie po prostu dramat, co oni zrobili. Dlaczego taka niska prędkość maksymalna przy tak słabym pancerzu? To jest dla mnie niezrozumiałe. Więc tak wygląda. No. Masa 34 tony, więc wiadomo, bardzo łatwo sterować. Nie warto terenować tym czołgiem, więc no okej. Okay. Więc tak. Nie ma absolutnie pancerza. Mobilność jest przeciętna, więc powinno wyglądać na to, że czołg będzie miał naprawdę mega zarąbiste działo. A właśnie, że nie jest dobre. No, popatrzcie, czas celowania 4,1 sekundy. No po prostu, jak na działo, które ładuje lekko ponad 6 sekund, no to jest po prostu wartość słaba, szczerze. Nie wiem, jakby to było 3 sekundy czasu celowania, to jeszcze ok, ujdzie, no to można jakoś tam przeżyć, ale 4 sekundy czasu celowania, no to jest po prostu dramat. W dodatku czołg ma okropną stabilizację, po prostu wystarczy lekko się ruszyć i celownik robi się na pół ekranu, to po prostu jest totalny dramat. No i mimo tego, że rozrzut na 100 metrów wygląda ok, 0,317, no to w praktyce no ciężko będzie tym trafić.
Bardziej prawdopodobne jest to, że Zencak zacznie w końcu ogarniać, niż ten czołg trafi w ogóle ze średniego dystansu. DPM 2130, no nie wygląda tak źle, ale popatrzcie na uszkodzenia. Mamy 225 uszkodzeń, no to DPM już 2100 nie wygląda tak dobrze. No i wiadomo, można przebaczyć takiemu STG, który bije za 400, ma poniżej 2000 DPM. Można wybaczyć Chimerze, która też ma poniżej 2000 DPM i bije za 430, ale no dawanie takiemu czołgowi 2100 DPM, co dla mnie i tak nie jest najlepszym wartością na świecie, Medowi, który bije za 225, no to jest taki no niezbyt przyjemny. No, bym powiedział, że to nawet słabo wygląda. Porównajmy sobie to z innymi czołgami. Mam Pershinga. Pershing bije za tyle samo, ma jeszcze gorszy DPM. No, Pershing ok, ale no Pershing to przynajmniej coś tam odbije. Pershing to przynajmniej ma w miarę przyjemny pancerz, więc no tym można grać jakoś na blisko. Wiadomo, no wpuszczę tak jak każdy czołg może wpuścić, ale no Pershing przynajmniej coś tam potrafi odbić. To jest przynajmniej taka jego zaleta. Porównajmy sobie inne medy. Tutaj też jest 9, to jest magazynek, to w niego nie liczymy. Weźmy sobie Panterę. Pantera bije za no 220, nieważne jaki dział weźmiemy. I ma DPM 2200, więc mamy lepszy DPM, tylko 5 damage'a mniej, więc można to przeboleć. Weźmy sobie inne medy. T4-4 też ma działo, które no bije za trochę więcej, no ma gorszy DPM, więc no powiedzmy, że tematu nie było. Weźmy sobie Centuriona. Centurion ma 2200 DPM i bije po 190, czyli o wiele lepszy DPM. Ale jeszcze taka informacja. Tutaj na tym STI-1 mam zamontowane racje bajowe. Dodatkowo mam załogę zrobioną, więc no no jednak te parametry są poprawione. Tutaj zapasy dają o wiele więcej, no ponad 100 DPM, więc tak bazowo no to będzie to około 2000 DPM równo, no mniej więcej, więc no jeszcze to gorzej wygląda. Zatem to pokazuje, że nawet ten T54, no to też da się to podciągnąć, no i myślę, że DPM byłby podobny, a bijemy za więcej. Weźmy T34-2. Działo, które bije za 280, też ma 1900 DPM, ale po pierwsze też można to podnieść, po drugie, no wiadomo, DPM się poprawi. Weźmy sobie teraz czołgi europejskie, Panterę nie uwzględniałem, bo mam magazynek, weźmy TVP-ka. TVP bije za więcej, ma gorszy DPM, ale tak jak mówiłem, też da się to podciągnąć. Na słabszym dziale co bijem za 280, jeszcze gorszy DPM, ale no patrzymy na to, więc no niby w teorii nie wygląda źle, ale tak jak mówiłem, po pierwsze mam to zamontowane racje w tym pojeździe. Po drugie czołg nie ma absolutnie żadnego pancerza, nic po prostu nie odbijesz tym pojazdem. Po trzecie, czołg nie jest zbytnio celny, no te czołgi z mniejszym kalibrem zazwyczaj mają w miarę przyjemny dział, ale ten czołg nie ma zbytnio przyjemnego. No i mimo tego, że porównywałem te pojazdy bez racji, a te z racjami, no to tym bardziej pokazują, że ten DPM STA nie jest jakoś tam mega dobry. Jakby ten czołg nie ładował 5,5 sekundy, no to myślę, że DPM byłby dla mnie w miarę przyjemny, wtedy czołg naprawdę byłby spoko. A tak to niestety nie jest to dla mnie jakiś tam mega oszałamiający pojazd. Jeżeli chodzi o penetrację, no to jest chyba jedna z licznych zalet tego pojazdu. Czołg ma 219 penetracji na zwykłym pocisku. Na Goldzie 275, czyli to jest na pewno bardzo duża wartość. Myślę, że ten czołg bez problemu będzie przebijał. Tylko najpierw trzeba trafić oczywiście tym czołgiem, bo to jest niestety problem. Heczki dość przeciętne, 35, ale biją za 270, więc nie wiem, spotkacie takiego Borsika czy Chariotera, no to myślę, że mogłoby to bez problemu wchodzić. Depresja działa też myślę, że ok, 10 stopni, można bez problemu puszczać działo, więc no na opuszczanie działa można grać, chociaż no nie ma co grać na wieżę, bo to nie ma w ogóle pancerza na wieży. Elewacja trochę gorzej, 13 stopni, jakby było, nie wiem, z 15 albo nawet 20, to wtedy byłoby super. A 13 no niestety nie wygląda najlepiej, patrząc jeszcze na tą depresję, no to w ogóle jest totalny trochę dramat, może nie mega dramat, ale no trochę dramat to jest. Więc pokazałem wam parametry tego czołgu, no i tak jak mówiłem, zrobię jedną bitwę, żeby oszczędzić sobie cierpienia. Wiem, że chcecie, ale no niestety nie dzisiaj. Zatem lecimy do tej bitwy, miejmy nadzieję, że chociaż zrobię te 1000 damage'a, bo tym czołgiem naprawdę ciężko jest zrobić dobry wynik.
Więc lecimy z bitwą, mam nadzieję, że mi się uda. Cięcie. I wyrzuciło nas na mapę Portia Mato w trybie dominacji, losowanie full 8, więc powinno być dość wyrównane. Chociaż ja uważam, że Stała to jest taki tier 7,5. Może nawet 7. I szczególnie powiem jeszcze taką opinię, że w moim zdaniem Chiri jest o wiele lepszy od Estai Eren. I to nawet mi nie chodzi o to, że nie wiem, jak na tier to sobie radzi lepiej, ale mi ogólnie chodzi, że wolałbym grać Chiri. Nawet jakby zamienili Chiri i Estai Eren miejscami, no to myślę, że jakiejś dużej różnicy by nie było. Wiadomo, Chiri no, jest o wiele większe i o wiele łatwiej trafić, ale no ten Chiri to przynajmniej miał magazynek, zrobisz w 2 sekundy 500 damage, a tym co? 6 sekund ładujesz i bijesz za 200, to jest po prostu broń. No i właśnie to pokazuje, że ciężko znaleźć w ogóle taktykę dobrą. To widać, że celownik jest dość sprawy, więc no niestety problemy z celnością są. No wracając do tematu, no tak jak mówiłem, ciężko znaleźć w ogóle dobrą taktykę dla tego pojazdu. Grać się jako Chokeszczur mówi nie można, ponieważ no nie ma absolutnie pancerza. Grać po wsparciu nie można, ponieważ jesteśmy no, troszeczkę za wolni w dodatku. No tak jak mówiłem, brak pancerza mi też trochę utrudnia jego rozmiary. No i ten rozrzut jest totalną tragedią. Snajpić też nie można, bo też tak jak mówiłem, z celnością jest dramat, zatem no po prostu trudno znaleźć taktykę odpowiednią dla tego czołgu, no. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak tym powinno się grać, bo po prostu no, nie daje psychicznie z tym czołgiem. Zostaliśmy wykryci, co mnie nie dziwi, bo tak jak mówiłem, czołg na raczej ma dość przeciętne kamo, chociaż no jak na jego rozmiary nie jest źle. Joch jest bokiem do nas, to znaczy bokiem wieży był ustawiony, teraz jest frontem. Gościu w ogóle chyba do nas z góry strzelił, bo przynajmniej kumulem strzelił, bo raczej taki dziwny był rozbłysk. No, on strzela kumulami. Wychylmy się, to może będzie jeszcze jeden pociąg, który nie jest tylko jednego strzału. Trzeba rzucić na tego RHM-a, bo on tutaj może nam zrobić duże zamieszanie. Strzelmy w niego raz. SMV na szczęście ustawiony jest od drugiej strony, może strzelić w tył Jocha. Co mam nadzieję, że się wydarzy. I tak się wydarzyło. SMV skończy Jocha. Został tylko Borsik, na niego muszę uważać, bo on na spokojnie ma mnie na hita, nawet na tym podstawowym dziale, bijącym za 460, ja mam 385. Więc jedynie duży niefart Borsika, albo nie wiem, jakieś tam odbicie, co i tak jest dużym fartem, albo nie wiem, strzeli hajakiem i też mnie nie przybije, co tak jak mówiłem, też może być dużym szczęściem moim, to po prostu raczej tak nie przybije. No i Markowski go kończy. Ja jestem zadowolony z tej bitwy, mimo tego, że nie zrobiłem jakiegoś tam mega szałamiającego wyniku, no to i tak to jest dla mnie wynik bardzo dobry. Ja nie mam takiego podejścia, że jak zrobię 8-2000, no to jest dobry wynik. Tym mam podejście, że nie wiem, jak zrobię jakiś tam wynik rozsądny, nie wiem, powiedzmy nawet te 1500, no to już jest dla mnie mega dobry wynik. Dla mnie po prostu celem w tym czołgu jest to, żeby jakikolwiek damage zrobić. I teraz kolejna śmieszna rzecz. Zadałem 1746 damage'a, 633 pasyście na full 8 i dało mi to tylko 3 klasę. Mimo tego, że czołg jest totalnym świetnikiem, no to czołg ma wygórowane wymagania. Moim zdaniem powinno być tak, że nie. Zrobisz tym czołgiem 3000 i jest M-ka, a często nie wiem, zrobisz prawie 3000 i nawet pierwszej klasy nie ma, więc no. Coś tu jest troszeczkę nie tak. Nie wiem skąd on ma te wymagania. Nie wiem, pewnie same fiolety tym grają i sobie wbijają memki, myślę, że jest, bo myślę, że jest łatwo, ale no myślę, że tym czołgiem nawet byłoby trudniej wbić emkę niż na AT2, bo AT2, no to jak dobrze wam wlosuje, no to zrobić możecie zrobić tam wyciąg na mocny, a tym czołgiem nawet jak jest dobrze wyrzucił, no to nie zrobicie za dużo, no to jest problem. Zarobkowo, no to bez kontroprojem udało nam się nawet zrobić, więc no powiedzmy nie jest źle, no tak jak mówiłem, penetracja troszeczkę łatwe nam zarabianie, więc jest jakaś jeszcze jedna zaleta, że jak nie macie, nie wiem, premki, no to możecie sobie STA zarabiać, ale no i tak możecie grać czym innym, nawet dostajecie za darmo tego Gryzliego, ten czwarty tier, te 6-1, za darmo. Niestety nie załapało mnie, niestety nie mam tego czołgu, ale no mówi się trudno. Jeżeli chodzi o wynik damage, to jest to czwarty wynik w mojej drużynie, dopiero piąty w obu drużynach, więc
No niby nieźle, ale ja jestem zadowolony, jak na ten czołg, to naprawdę jest dobry wynik. Pod względem expa też jesteśmy na środku stawki w mojej drużynie, czwarty w obu drużynach, więc no tak jak mówiłem, w teorii wynik nie jest najlepszy, ale w praktyce jak na STA1 to jest naprawdę wynik zadowalający. A teraz przejdźmy do podsumowania tego pojazdu i pewnie wiecie, co ja powiem na koniec. No także podsumowując, no to tak jak się spodziewaliście, czołg jest dla mnie najgorszym czołgiem w całej grze. Myślę, że nawet prześciga T2 w tym zestawieniu najgorszych czołgów. No bo T2, no to przynajmniej jak wylosuje na czwarte tiery, to można zrobić sporo odbić. KW1 to nawet pomijam, nie dlatego, że jest jeszcze gorszy, tylko dlatego, że dostał ostatnio buffa i szczerze, nawet po buffie da się nim grać. I to naprawdę nie mówię bzdur. Dla mnie KW1 po buffie da się normalnie grać, tylko po prostu nie pokazujecie frontu, robicie sideskrapa i naprawdę można zrobić fajne wyniki. Duże HP też wam pomaga. Ale widzę, że nowy lider jest teraz ST1, wszedł do gry. Po prostu nie chcę już mi się komentować. Już mam dosyć nawet patrzenia na ten czołg. Ja go sprzedaję już jak najszybciej. Cyk, sprzedaj. No i zarobiłem ponad 1 000 000 kredytów i nie muszę patrzeć więcej na to dziadostwo. W następnym odcinku prawdopodobnie będzie Leopard 1, czołg, który na pewno będzie o wiele przyjemniejszy od tego. Może Type 7, jeżeli będzie szybciej zrobiony, ale myślę, że Leopard będzie pierwszy. Zatem to było wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oczywiście zostawcie subi kan na kanale oraz kliknijcie w dzwonek, aby nie pominąć następnych materiałów na kanale. Napiszcie komentarz, oceńcie pojazd, oceńcie film, czy po prostu, chociaż i tak mówiłem, styl był troszeczkę inny, więc no, jeżeli Wam się nie podoba styl takiego odcinka, no to po prostu w kolejnych odcinkach będzie tak jak po staremu, czyli omawiam w czasie bitwy. No i też zapraszam Was na Discorda, link w opisie kanału, to znaczy w opisie filmu, a my kończymy. Do zobaczenia. Na razie.